tytuł, ponieważ już od dawna będąc na zawodach powodzeniowych nie widziałem zaprzęgów, który by pokonał tą ciężką bezbłędnie. A przed Państwem proszę nakończyć wielkimi brawami gospodarz dzisiejszych zawodów, pan Jerzy Grzela z Dariuszem Haleckim. I trzymamy kciuki za gospodarza, wielkiemu, gdzie możemy się tutaj wspólnie bawić. Dwójka pokonała bezbłędnie. Dwójeczka pod górę, bo nie mają ciężko, ale błąd na dwójeczce. Pogoda nam sprzyja. Widać, że publiczność z Walidowa dobry błąd wyprawiła, oby tak dalej. Zbliżamy się do przyszłej dwójkiej. Niestety błąd. Rukowniki nie chciały się zbytnio poklapać. Drugi błąd. Razem na trzy. A koniki pana Jerzego to po lewej stronie widzą Państwo koniak, który nazywa się Inkrus, a po prawej mamy Inspuna. A jak wcześniej wspomniałem, luzakiem jest pan Dariusz Haweski. Stanie walidowo, o wszystkim wiadomo, kołodział to ma. Jak już wcześniej Państwu wspominaliśmy, cały czas trwa zabawa, publiczność zachęcam do następny błąd mamy, zachęcam do tej zabawy, można tu przychodzić i zgłaszać, który zawsze Państwu się najbardziej podoba. I w tej zabawie oczywiście mamy nagrodę. Za wszędzie można oglądać sobie koło toru, który zwany parkurem, tak zwane rozkrężalni. Następny błąd. Teraz mamy już 5 błędów. Przepraszam, jeszcze jeden, szósty. Proszę Państwa, bawmy się. Zapraszam tutaj do loży drzwi. Proszę sobie wybrać zawsze, który Państwu się najbardziej podoba. Bądź wizualnie, bądź koniki, ktoś może kierować się własnym wyborem. I jak to? Proszę dostatni. Brawo! Pan Jerzy Grzela zakończył przejazd. 2 minuty.